Dzień dobry kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Borsio. Kochani, w dniu wczorajszym pojawiła się nowa aktualizacja do The Isle. Po dwóch tygodniach bez aktualizacji mamy wreszcie drugą aktualizację do Evrime i nie jest ona może jakaś obszerna, ale i tak przejdziemy sobie przez wszystkie najważniejsze punkty i co nieco wam o nich opowiem. Także siadajcie sobie, weźcie sobie coś do jedzenia, picie, czy co tam kurwa chcecie, ale najlepiej kanapki, bo na obiad to wam nie starczy. Dobra, w punkcie pierwszym w dodatkach, bo tutaj ogólnie napisali nam, że no mają świadomość tego, że oczekujemy na nieco inne aktualizacje, chociażby implementacje AI-ów, natomiast no one sprawiają duże problemy, także na dzień dzisiejszy nie będą to AI-e, będziemy mieli dodane po prostu kilka rzeczy, które no oni wzięli sobie za taki priorytet, także pierwsza rzecz, którą dodali, to nowy atak Tenontozaura, podczas gdy on stoi, to jest atak z pazura i możecie go zobaczyć tutaj. Dodano także szybkie wstawanie, także teraz jeśli sobie siedzimy gdzieś na dupce, no to możemy wstać zarówno normalnie, jak i szybko. Aby wstać szybko, wystarczy kliknąć podczas leżenia jakikolwiek klawisz ruchu i wtedy nasz dinozaur wstaje tak mniej więcej 1/3 szybciej. Okej, kolejna rzecz to jest mechanika safe loga. Teraz już nie wyłączamy gry wciskając escape i tam możemy odczekać minutę i bezpiecznie się wylogować. Na dzień dzisiejszy wygląda to podobnie jak w Path of Titans, czyli kiedy siedzimy sobie na dupce, możemy wcisnąć i przytrzymać klawisz H i wtedy kładziemy się spać. Natomiast o ile tam wpływa to na prędkość ładowania naszej staminy, tutaj po prostu jest takim safe logiem. Gra każe nam czekać około minuty. Przez tą minutę nasz dinozaur zasypia i bezpiecznie się wylogowuje. Warto zauważyć, że tutaj właśnie nie możemy już się wylogować tak jak wcześniej poprzez escape'a. Jedyną opcją bezpiecznego wylogowania jest wylogowanie przez ciśnięcie i przytrzymanie klawisza H. Jeśli spróbujemy wylogować się escape'em, no to oczywiście zrobimy to szybko, natomiast nasza postać i tak będzie na serwerze jeszcze przez kolejnych 5 minut. Dodano globalny oraz lokalny czat, także teraz wciskając Enter włącza nam się czat i tabem przełączamy się między czatem globalnym i lokalnym. Bardzo ciekawa mechanika, czyli dodano wykrywanie większych stad. Jeśli grupujemy się w większe stada dinozaurów, to zaczynamy być wyczuwalni na mapie. Także jeśli gramy sobie tenontozaurami i mamy jakieś duże statko, to musimy mieć na uwadze, że będziemy łatwiej wyczuwalni przez drapieżniki. No wiadomo, teraz są to tylko raptory, ale mogą nas już wyczuć i namierzyć w ten sposób. Także bardzo ciekawa mechanika, bo z jednej strony poruszanie się w dużym stadzie zapewnia bezpieczeństwo, ale jest to teraz już zbalansowane, ponieważ jesteśmy łatwiej wykrywalni. Kolejna mechanika, czyli blokowanie części zdrowia na poczet, tak jakby różnych ran, skarów i tak dalej. Także jeśli dostajemy jakiś damage, no to część naszego zdrowia zaczyna być zablokowana. My jej nie odzyskujemy od razu, tak jak normalnie odzyskujemy zdrowie. Musimy odczekać dłuższy czas. Tu jest też napisane, że jeśli pójdziemy spać, albo się wytarzamy w błocie, albo po prostu sobie odpoczynamy, w przyszłości to będzie wpływało na prędkość tej regeneracji. Cała reszta to już pomniejsze aktualizacje, takie jak post-processing w oceanach podwodne, w przyszłości niedalekiej mam nadzieję zostaną dodane również rzeki. Dodano również możliwość najeżdżenia na kursorem na różne miejsca zarówno w czacie, jak i w profilu dinozaura i wtedy pojawiają się podpowiedzi. No i ostatnia rzecz to małe dinozaury teraz wydają różne dźwięki na piasku, jest to już odpowiedni dźwięk do tego. No i to w zasadzie tyle jeśli chodzi o takie większe zmiany. Lista mniejszych zmian i bugfixów jest dosyć pokaźna, ale wiadomo nie jest to coś na co będziemy zwracali uwagę w pierwszej kolejności, także no jak widzicie aktualizacja jest nieduża, ale cieszy to, że jest. W zasadzie po miesiącu od Evrime mamy już dwie malutkie aktualizacje, żadna z nich nie dodaje dużo kontentu, natomiast widać, że gra cały
czas jest przygotowywana. No i oczywiście osoby, które liczyły, że ona na lunchu będzie już działała tak jak należy i że będą mieli oddane wszystko do swojej dyspozycji, po prostu no bardzo optymistycznie do tego podchodziły i najprawdopodobniej po prostu nie wiedzą wiele o tworzeniu gier. Nie tak to wygląda. Zaczynamy od takiego ogólnego szkieletu i później dopiero budujemy na tym szkielecie. Niestety problemem jest to, że gra ma fatalną komunikację ze swoim community. Ja tak naprawdę nie wiedziałem do samego końca praktycznie, że będzie tak mało kontentu i przez to również czułem rozczarowanie, które wy zapewne też czujecie. Natomiast teraz, gdy sobie o tym więcej poczytałem, no to widzę ręce i nogi. Widzę, że nie jest to raszowane, tylko że wrzucają po kolei to, co jest najważniejsze, a dopiero później będą skupiali się na nowych dinozaurach. Co mnie w sumie z jednej strony trochę cieszy, z drugiej strony no nikt żaje, ni ziembi, bo nie jaram się już tak jak kiedyś. Czekam sobie w spokoju, być może za rok w tej grze rzeczywiście będzie co robić, natomiast na dzień dzisiejszy, no choćby Path of Titans, o którym ciągle wspominam, rozwija się dużo bardziej dynamicznie i myślę, że na razie skupię się właśnie na tej grze, czekając sobie w spokoju na to, aż Evrima zostanie rozwinięta do takiego stadium, w którym ja bym chciał tą grę zobaczyć. Także powiedzcie mi w komentarzach, czy te zmiany są dla was istotne, czy dalej czujecie się rozczarowani, czy też istnieje w was jakaś tam nadzieja na to, że rzeczywiście w przyszłości wrócicie do tego tytułu i będziecie w niego sobie grali. Dzięki wielkie za to, że byliście, że posłuchaliście. Tak jak mówię, patch jest nieduży, ale cieszy. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej. Dodano czaty globalne oraz... Dodano lokalne oraz... Kurwa.